trzy. Pokażę wam teraz kilka sposobów na zoptymalizowanie przestrzeni do miksowania. Przykład numer jeden. Kanały zlinkowane, kanały stereo. W momencie jak już pracujemy, mamy miks zrobiony, zabierają nam dwa tłumiki. Można to ominąć w ten sposób, że fader setup na fortepian wystarczy nam w zupełności jeden tłumik. W tym momencie na przykład przesuwamy sobie cały miks w lewo. Overheady. Następny kanał to jest bas. Zamiast basu dajemy gitarę. Zamiast gitary dajemy piano. Zamiast piana dajemy gitarę numer 2. I zamiast piana dajemy wokal, bo chórki akurat w tym utworze nie występują. Zyskaliśmy dwa kanały, przy czym cały czas mamy kontrolę nad oboma tłumikami. Zobaczcie, tutaj w miejscu, gdzie mamy już zwolnione 4 heble, wgram piano. Zobaczcie. Ruszam kanałem lewym piana tutaj. Cały czas tłumiki śledzą mój ruch. W to miejsce wgram sobie VCA. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mamy 5 VCA. Dobrze. Przesuniemy sobie za chwilę. Dajmy tutaj VCA. 1, 2, 3, 4, 5. Bębny. Tu mamy bębny na VCA 1. Bas. Fortepian. I tutaj gitary pod VCA 3. I VCA 4. Raz. W tym momencie mamy na 5 VCA cały miks. W tym momencie przesunęły nam się wysyłki AUX. I niestety nie będziemy mieli na pierwszej warstwie kontroli nad trzecim powrotem efektu. Trzeci powrót efektu ustawiliśmy sobie odstrojenie. Nie ma takiej potrzeby. Oszczędziliśmy dwa kanały, które były zlinkowane. Na warstwie
Oprócz tego, że mamy. Oprócz tego, że mamy kanały wejściowe wszystkie, to mamy jeszcze VCA, mamy poziomy monitorów i poziomy powrotów z efektów. W jaki sposób podać miks? Mam podłączony tutaj monitor. Jest podłączony pod AUX 1. Klikając na miks 1, 2, 3, 4, w tej chwili robię wysyłkę na monitor pierwszy. Ba, 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 wow. And all those little things to be done, and I'm running out of day. Ba, ba, wow. And all those little things in life, they all create this hate. Grupa mutowania od wysyłek. W zastosowaniach monitorowych bardzo fajną opcją jest to, że możemy zamienić poziom wysyłki monitora na solo. Możemy zamienić poziom wysyłki na tłumik. Jeżeli kręcę monitory, jest to o wiele wygodniejsze. W tej chwili mam podsłuch całego AUX-a pierwszego. Z ciekawostek, możemy również stworzyć wysyłkę na kompresję równoległą. Grupy 11 do 14 są domyślnie ustawione jako post-fade. Można je ustawić oczywiście jako post-EQ, ale pre-fader, post-EQ, a można przed całym processingiem, przed dynamiką. Niemniej my sobie ustawimy na przykład 11 na postfader i możemy skomutować tę szynę na wysyłkę na sumę. I teraz zobaczcie. W tej chwili mamy podsłuch kompresji w grupie na miksie 14.
Jak widać, jest to bardzo proste, bardzo szybkie do zrobienia. Każde wejście może mieć indywidualnie określony punkt wysyłki na poszczególne szyny miksujące miks na auksy. Zobaczcie. Mogę zdecydować, że na monitor pierwszy wychodzi albo po korekcji, albo przed korekcją dynamiką, albo po tłumiku. W tej chwili stopa będzie wychodzić zawsze po tłumiku. W tej chwili przed tłumikiem, po korekcji, a w tej chwili przed tłumikiem i przed korekcją i dynamiką. I to dotyczy każdej szyny miksującej i każdego kanału. Można też globalnie określić, na przykład weźmy sobie miks 14. I tu określamy globalnie dla szyny miksującej, czy ma być po tłumiku, czy przed tłumikiem, ale po korekcji i dynamice, czy w ogóle zaraz po filtrze dolnozaporowym. W przypadku strojenia monitorów możemy skorzystać albo z korektora parametrycznego, ewentualnie możemy skorzystać z korektora graficznego. Tu mamy zakres częstotliwości od 31 do 630, tutaj od 800 do 16 kilo.